Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kolejny artykuł z serii Kostodes. Nasza czujność nigdy się nie kończy, jesteśmy nieugięci, jesteśmy nieuniknioną pokutą, jesteśmy adeptus custodes i wszyscy powinni się bać naszego gniewu. Kapitan tarczy Rotlian Ganyt. W szeregach adeptus custodes istnieje wiele rang, z których najwyższą jest kapitan generał. Wojownik z tym tytułem swoją autonomią przyćmiewa nawet najwyższego mistrza zakonnego, adeptus custodes. Kapitan generał. Jako najwyższy rangą oficer, kapitan generał jest najbardziej zaufanym towarzyszem i strażnikiem imperatora. Ze względu na szczególne znaczenie zakonu Adeptus Costaudes, który zawsze był najbliżej Mistrza ludzkości, kapitan generał zajmuje również pozycję wśród rządzących wysokich lordów terry w Senatorum Imperialis. Kapitan tarczy Ranga kapitana tarczy jest nazwą ogólną i stosowaną w odniesieniu do jednej z wyższych rang w szeregach Adeptus Costaudes. Trybuni. W czasach Wielkiej Krucjaty i herezji Horusa trybun zajmował miejsce tuż pod kapitanem generałem. Była to dziesięcioosobowa kadra, która tworzyła Radę Wojenną Legio Custodes. Mieli oni nieporównywalny przywilej dawania porad imperatorowi, a w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa pałacu imperialnego i samego imperatora nie istniała żadna wyższa władza. Prefekci. Tytuł prefekta przyznawany jest jako nagroda za długą służbę oraz zasługi dla imperatora. Jakie są taktyczne formacje custodes? Opiekunowie. Można ich rozpoznać po ceremonialnych szatach, które noszą na swoich pancerzach. To znak czasu trwania ich służby, ponieważ każdy opiekun przeżył co najmniej pięć terrańskich stuleci w służbie imperatorowi imperium. Ci z opiekunów, którzy nie noszą kultowych dla ich zakonów włóczni, posługują się ciężkimi toporami, które nadają się zarówno do eleganckiego, jak i brutalnego stylu walki. Opiekunowie ze swych ostrzy mogą również strzelać skoncentrowanymi salwami pocisków, siejąc spustoszenie pośród tych wrogów, którzy próbują atakować na odległość. Opiekunowie są znani pośród swoich towarzyszy jako zrównoważeni i nieskończeni cierpliwi strażnicy, przyjmując szaty, które oznaczają ich stanowisko, składają przysięgę zobowiązującą ich do nieustannej warty. Strażnik Heteron. Będąc częścią wewnętrznego kręgu Adeptus Custodes, strażnicy Heteron, służyli jako najbliżsi obrońcy, pomocnicy i powiernicy imperatora. Wybrani indywidualnie przez Mistrza Ludzkości, reprezentują jednych z najpotężniejszych imperialnych wojowników, a na bitewnych polach jawią się niczym półbogowie. W 41. milenium znani są jako towarzysze i w liczbie 300 nieustannie czuwają nad złotym tronem w Sanctum Imperialis. Strażnicy Alarus. Ci wojownicy odziani są w terminatorskie pancerze wzoru Alarus, który zapewnia noszącemu wyjątkowy zakres ruchu i prawie nieobciążoną prędkość, zwiększoną siłę, a także możliwość przetrwania bez szwanku po wybuchu pocisku typu Makrokanon. W połączeniu z ochronnymi błogosławieństwami imperatora pancerz Alarus jest prawdopodobnie najskuteczniejszym pancerzem w całym imperium. Uzbrojeniem strażników zaś są włócznie bądź topory, którymi są w stanie nawet jednym zamachem ściąć głowę orczemu psionikowi. Uzupełnieniem broni ręcznej są zamontowane na lewych przedramionach granatniki, wystrzeliwujące granaty strząsowe. Wybrani przez kapitana generała spośród najbardziej wojowniczych z 10 tysięcy strażnicy Alarus mają szansę zanurzyć się w mrocznych i śmiercionośnych bitwach. Są to wojownicy niezwykle agresywni i heroiczni, a ich ataki zawsze kończą się zmieceniem wrogich jednostek po pierwszym uderzeniu. Najczęściej jednak pracują samotnie i w oczekiwaniu na przybycie wsparcia w postaci oddziałów Castodes. Eliminują kluczowe cele oraz sieją anarchię i zamieszanie pośród nic nie, nie podejrzewających wrogich sił. Jest to skuteczna taktyka, która doprowadziła do upadku już niejedną heretycką fortecę. Bractwo Terminatorów Aquilon. Ci elitarni wojownicy noszą taktyczną zbroję Dreadnought wzoru Aquilon, która została specjalnie opracowana dla pradawnych Legio Cestodes. We wzorze Aquilon wzięto pod uwagę ulepszoną sylwetkę strażników, dzięki czemu pancerz ten jest w stanie wytrzymać większe obciążenie niż standardowy pancerz Astartes. Jest również wyposażony w dodatkowe zintegrowane układy zasilania i kondensatory, które niwelują niektóre ograniczenia pierwszego wzoru. Dzięki temu wzór akwilon zachowuje słynną trwałość wzoru katafrakti, ale jednocześnie pozwala na osiągnięcie większej prędkości i zwrotności, których wcześniej brakowało. Nie wiadomo jednak, czy te elitarne formacje nadal są w użyciu w pierwszym milenium. Gwardia Wartownicza Oddziały gwardii wartowniczej były formacjami obronnymi Legio Castodes, które wyposażono we wzmocnione polem energetycznym tarcze Prezidium, technologię, która była prekursorem później stosowanych przez Astarte Starcz. Zarejestrowano również, że zadaniem tych formacji było przebijanie się przez linię wroga. Pretor Vertus to powietrzne jednostki, które działają jako oczy i uszy swoich kompanii tarczy, szybując nad polem bitwy poprzez Vox, informują swoich naziemnych braci o ruchach wroga, używając maksymalnej prędkości śmigaczy, niczym złote błyskawice, wpadają pomiędzy wrogie jednostki, siejąc terror i popłoch w celu odciążenia swoich towarzyszy. Każdy Pretor Vertus należy do elity mistrzowskich wojowników, którzy przez lata doskonalili swoje umiejętności w szeregach strażników są doświadczonymi strzelcami, umiejącymi trafić wroga na każdym możliwym terenie, czy to w ciasnych ruinach Zino, czy gęstych lasach. W starciu bezpośrednim nie są praktycznie nie do pokonania. Eee, w starciu bezpośrednim zaś są praktycznie nie do pokonania i jednym ciosem są w stanie ukrócić wroga o głowę, nim ten w ogóle zorientuje się, że jest w niebezpieczeństwie. Pretorzy potrafią w mgnieniu oka doskonale przeanalizować nawet najbardziej chaotyczny konflikt i zareagować na niego z niewiarygodną prędkością. Eskadry Agamatus były w użyciu już podczas Wielkiej Krucjaty oraz Herezji Horusa, a ich specjalizacją było użycie ciężkich, napędzanych silnikiem plazmowym, antygrawitacyjnych ścigaczy wzoru e, Gryfalcon, Zwiększona moc tego wzoru pozwalała na wsparcie strażników w bitwie poprzez precyzyjne strzały z potężnego działa boltowego Liliastus, które było częścią uzbrojenia ścigacza. Eskadry Agamatus wykorzystywały te maszyny do działań zarówno wojennych, jak i do tłumienia zamieszek w terenie, działali w sposób podobny do elitarnych sił kawaleryjskich z czasów starożytnych, osłaniali główne siły Legio Kestoudes przed potencjalnym zagrożeniem oraz bezlitośnie ściągali wrogów e, uciekających z pola bitwy. Nie wiadomo jednak, czy skadry te nadal są w czynnym użyciu w 41. milenium. Szwadrony antygrawów. W czasach Wielkiej Krucjaty i Herezji Horusa, szwadrony te specjalizowały się w użyciu pojazdów antygrawitacyjnych typu Pallas, który jest odpowiednikiem land spider, spiderów yy, należących do legionów, Kesto legionów Astartes. Eskadry Legio Custodes często wykorzystywały wysoką zwinność tych zaawansowanych pojazdów, aby prowadzić niszczycielskie ataki polegające na uderzaniu bądź polowaniu na uciekające czy przegrupowujące się cele. Umiejętności te pozwalają również eskadrom na wykonywanie dokładnych zwiadów, a ich możliwości bojowe są na tyle wysokie, że niekiedy ich zadaniem jest opóźnienie wroga, kiedy główna część Custodes dopiero zajmuje pozycję. Nie wiadomo jednak, czy szwadrony te nadal są w czynnym użyciu w 41 milenium. Bractwo wartowników sagitarum. Ich sztuka wojenna w przeciwieństwie do reszty gwardii Gostoudes, koncentrowała się w zabijaniu wrogów przede wszystkim na odległość oraz na niszczycielskim zastosowaniu przytłaczającej siły ognia na polu bitwy. Ze względu na swoje umiejętności obserwacyjne są również nazywani jastrzębiami, które bronią zewnętrznych części pałacu imperialnego. Przez dziesięciolecia od ataku na Terrę ich zdolności i spostrzegawczość zostały jeszcze bardziej zwiększone, dzięki czemu są w stanie z dalekiej odległości bacznie obserwować tłumy pod kątem wykrycia zagrożenia. Nie wiadomo jednak, czy formacja ta nadal jest w czynnym użyciu w 41. milenium. Oddziały Venatarii. Venatarii należą do szturmowych sił powietrznych, a ich głównym wyposażeniem są plecaki skokowe o nazwie Auramite Pinions – Podczas gdy pozostali bracia tarczy, patrolują rozległe korytarze pałacu imperialnego na terze. Wenatari są wzniesieni ponad najwyższe dachy i iglice, skąd nadzorują i oceniają wszystkich, którzy wchodzą lub wychodzą z pałacu. Dzięki drapieżnym instynktom zyskali przydomek imperialnych orłów myśliwskich. Na cześć ptaków żyjących na starej ziemi, które przyglądając się ofierze stały nieruchomo i czujnie, zanim zdecydowały się na atak poprzez mordercze pikowanie. Oddziały Venatarii istniały już w szeregach legio Custodes i służą po dziś dzień. Ciekawostki Nazwy pięciu kast adeptus Custodes, które wyróżniają cechy bojowe strażników, pochodzą z czasów pradawnej historii Terran. Hykanatoi, o, z greckiego właśnie hykanatoid, niekiedy latynizowana na hikanti, była jedną z bizantyjskich formacji elitarnych jednostek straży zlokalizowanych w pobliżu m, stolicy Konstantynopola w Cesarstwie Wschodnim. Założona na początku IX wieku, hykanatoi przetrwała do końca XI wieku. Taranatoi, nazwa ta pochodzi prawdopodobnie z dwóch różnych źródeł. Pierwsze to mitologia celtycka, która nawiązuje do Taranisa, czyli boga piorunów, oraz Thanatosa, śmierci z greckiego śmierć, który był uosobieniem śmierci w mitologii greckiej. Hmm, katafraktoi to nazwa prawdopodobnie pochodzi od słowa katafrakt, czyli formacji ciężkiej pancernej kawalerii, używanej w wojnach starożytnych przez wiele ludów w Europie, Azji Wschodniej i na Bliskim Wschodzie. Angielskie słowo pochodzi od oryginalnej greckiej nazwy katafraktos, liczba mnoga katafraktoi, dosłownie oznaczającej opancerzony lub całkowicie zamknięty. Jest ona zdecydowanie najodpowiedniejsza dla strażników używających śmigaczy. Eforoi jest nazwą pochodną od starożytnego greckiego efor. Eforowie byli dowódcami Sparty i dzielili władzę z dwoma królami spartańskimi. Słowo Efors liczba mnoga eforok, pochodzi od greckiego, ojejku, Zośka, coś ty mi tu napisała, przecież tego się nie da czytać po grecku, i oznacza tego, który nadzoruje bądź po prostu nadzorce. Moritoi, nazwa ta pochodzi z, od łacińskiego słowa mortis, czyli śmierć, więc jest to odpowiednie określenie na strażników, którzy doznali obrażeń tak strasznych, że nie byli w stanie funkcjonować bez podtrzymującego życie sarkofagu. Dreadnought. I to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek o szeregach Adeptus Custodes. Muszę znowu Zośkę pogonić, żeby mi coś potłumaczyła, ponieważ jest tam jeszcze trochę informacji na temat Custodesów. Tak więc, a w międzyczasie będą inne artykuły, oczywiście, jak już wiecie. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj słuchacie za darmo, więc lajkujecie, e, znaczy nie lajkujecie, lajki nic nie dają, nic nie dają. Naprawdę ja z tych lajków nie żyję i, i w ogóle tu tł tłumaczenia się też nie tłumaczą za lajki. Tak więc oglądacie reklamy albo klikacie reklamy na blogu albo sp sponsorujecie na patronajcie. To tyle. Do następnego razu. Cześć, czytał Wojtek.